Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. W poprzednim odcinku aktywowaliśmy sobie tutaj te dwie statuetki. I teraz jesteśmy w stanie kliknąć jedną. Ach, powiedziałem obydwie. Tom i Tom. I tak właśnie w to zadziałało, że otworzyła nam się tutaj komnatka. Para z nosa. Fajna sprawa. Zazwyczaj coś takiego, taka tekstura, przez nią przenikamy. Nie w tej grze, to nas rani. Fajny element, fajny smaczek naprawdę. Tutaj są w nagrodę za nasze trudy umysłowe dwie skrzynki. I już mamy 5000, więc będziemy mogli sobie pozwolić na zakup umiejętności Bane, która będzie nam regenerować naszą furię. To jest bardzo fajne. Czy jeżeli coś tutaj jeszcze ominąłem, proszę na mnie nakrzyczeć. Ja na pewno nie będę mógł poprawić tego błędu. Niestety, jednak będę miał już świadomości, jakie grzechy popełniłem, nie zbierając tutaj jakiegoś sekretu. Chociaż wątpię, żebym coś ominął. Dobra. Pierwszy. Okej. To tam już mamy to zrobiliśmy, to już. A teraz idziemy do tej mańki. Dobrze? Tam mamy skrzynkę z życiem, ja tak nie chcę tego używać, bo i tak życie, jak widzicie, mamy prawie pełne, a to jest taka mini cipuchna, która w żaden sposób nam nie będzie przeszkadzać. Dobra, to widzę, musimy rozwalić. Dobra, jeden i drugi. Bo w innym przypadku nie moglibyśmy tu zjechać. Tutaj jest, pamiętam, dość ciekawy tak, tutaj będziemy musieli ustawiać sobie przełączniki i tam jest sekret, który będziemy musieli także zrobić. Przełączniki, przepraszam, platformy będziemy musieli ustawiać. Pamiętam, nie raz tutaj właśnie spadałem do lawy. No, takie smaczki niestety. No, ha, dobrze ci tak. Ej, ty żyjesz jeszcze! Oszukałeś mnie! Jak to funkcjonowało? Muszę sobie przypomnieć. Na pewno będę musiał dostać się do... Tu? Tak, to mnie podnosi do góry i dzięki temu co zyskuję? Gunwo! A nie, teraz dzięki temu mogę się przedostać tam. Dobrze. Bo tutaj jest sekret ogólnie. Ja muszę znaleźć miejsce, w którym będę mógł zdobyć bomby. Do tamtego nie mamy dostępu, natomiast tutaj mamy dostępu. Dobrze. Teraz tutaj. No kurde, mam cię dość. Ej, w ogóle płomień rozwaliłem, który we mnie strzelił. Aha, okej, i teraz właśnie mamy tutaj bombkę, którą będziemy mogli wykorzystać w zacny sposób, a może nawet i niezacny. Ona jest autowybuchowa, tak więc dobrze. Tutaj. I tak, tam mamy ogólnie sekret, do którego będę chciał się dostać. Czy gdzieś jeszcze jest coś do rozwalenia? Nie, nie wydaje mi się. Tutaj tak. W ten sposób. Tamtą liną będziemy mogli się dostać z powrotem, natomiast ja jeszcze chcę tu pokombinować, żeby dostać się tam. W ten sposób. Ach, nie sięgnął. A to pech. Dobrze. I teraz jesteśmy tutaj na tyle podwyższeni do góry, podniesieni do góry, żeby móc kliknąć to. A, to resztę nam podnosi, bardzo ciekawe. I zdobyć tutaj duszów. Dużo duszów. I z powrotem będziemy mogli tam wrócić, bo to jest też istotny element. A tak ogółem to tutaj w tym momencie mam wejść tutaj. Tutaj. W tą mańkę. I tutaj. I po prostu idziemy sobie liną w to miejsce, żeby tutaj... Zaraz, chwileczkę.
oglądactwo musi być. Bo możliwe, że gdzieś tu... Nie, artefakt by był pokazany. Artefakt by był pokazany ze względu na to, że mam właśnie przedmiot, który pozwala mi widzieć sekrety. Dobra, teraz tutaj ciebie tak i ciebie tak. Co to mi da? Most mi podniosło, bardzo fajnie. No i jak widzicie, teraz po prostu musieliśmy mimo wszystko ten sekret uaktywnić, żeby to nam się tu podniosło. Zawsze kiedy będziemy spadać do lawy, to będzie nam się resetować, z tego co pamiętam. Bądź będziemy w takiej sytuacji, że będziemy musieli samoistnie zresetować progres w tym miejscu. Dobrze, tutaj jest tak. Kolejna... Bym wpadł! Ja pierdzielę. Kolejne przejście. Ostatnie chyba jest tam? Nie. Gdzieś tam jest ostatnie, dobrze. Jaki czas? 6 minut, wow! To jeszcze ostatnią łamigłówkę zrobię. Przy ostatniej łamigłówce, z tego co pamiętam, jeszcze możemy zdobyć artefakt, który pozwala nam wysysać życie z przeciwników. I chyba się nie mylę. Ach! Zabrali nam to. Co za szmaty. Będziemy musieli z kimś tu walczyć. Psz. To nie challenge dla mnie. No. No i to tyle. Mamy możliwość ponownie uzyskać nasze tutaj treżerki. Tutaj jest fragment gniewu. Rough Shardu. A tutaj pewno jest, tak jak myślałem, klucz oczny. Tak, bo tam była jedna właśnie pomieszczenie. Tak, już wiem, gdzie mam iść. Wszystko mi się przypomniało. Zajebiście. Tam musimy iść, bo tam właśnie mamy wejście na kluczyk. Dobra, dobra, dobra. Tutaj. Cześć! Hadouken! Znaczy to jest Shoryuken! Dobra. Jeszcze ktoś chcesz Shoryukena? Nie? To dobrze. Macie u mnie proxy. Ale ty chcesz, to ty nie masz. Mhm. I puf! Świetnie. Dobra, to tutaj klikamy to. I otwarły nam się drzwi. Wiem, że otwarły może być niepoprawną formą tego słowa otworzyć. Jednakże jest bardzo powszechne, no to czemu nam się nie bawić takim słownictwem? Dobrze. Ach! Jeszcze żyjesz? O, ty mendo. No, teraz giną. Ostatecznie został spacyfikowany. W ten sposób, tutaj... No! Ciężko czasami jest na tych platformach się poruszać. Kolejna... łamigłówka. Niech zgadnę. Przekręcenie tego na samym początku nie zapewni nam zwycięstwa. Tak jak myślałem, otwiera tylko jedną platformę. Podnosi raczej. 9 minut. Tu są te katakumby i tutaj raczej... O! O! Boss! The Jailer! Zajebisty! Najpierw musimy mu przywalić z naszego shurikena. W te jego tutaj bańki. One wybuchną i wtedy robimy mu Wyrmel combo. Jak widzicie, jest cholernie potężny. I uciekamy od niego, bo tych koleś naprawdę szaleje tutaj. Mało strefiksy czy coś w tym stylu. Dobrze. O!
Uciekamy, uciekamy! Jak widzicie, Wyrmy combo jest niesamowicie potężne. Dobrze, uspokój się dziecko. I ostatni raz. 3, magiczna liczba w grach. A nie, 4, bo ta gra jest wyjątkowa. No tak, no tak. Wielki, silny. A, już palił, dobra. Żałuję, że w tej grze nie ma quick time eventów. One by były bardzo fajne. Zajebiste. Motherfuckers. I nie dostaliśmy z niego ani duszy. The fuck. To boli, kiedy się o tym myśli. A, tutaj będzie wjazd na górę, przy którym będą oczywiście spuszczać nam na głowę przeciwników! Nie, nie to co myślicie. Psuję fizykę! A nie, to jeszcze nie tu, przepraszam, najmocniej się pomyliłem. Tak, to jest to miejsce, o którym chciałem powiedzieć. Otóż zauważcie, że pokazuje nam to, że to jest skrzynka, ale skrzynki tu nie ma. Zauważcie, że tu jest pochodnia. Tutaj są też pochodnie, które się nie palą. Pomysł sam się nasuwa do głowy. Ale powiem wam szczerze, nie byłem zaskoczony, kiedy się okazało, że sposób wykonania tego był prawidłowy. Znaczy to, co ja zrobiłem, no nie? Bo mnie się wydawało, że wcale nie o to chodzi. A tu się jednak okazuje, że właśnie taki jest patent na to. Mogę ciebie ostatniego też? Dobrze, i ciebie jeszcze. I tam jeszcze jeden został. Którego raczej już chyba nie dosięgnę. No niestety, będę musiał tam się dostać dopiero. Ale mówię, sekretem na to jest to, że po prostu macie podpalić wszystkie pochodnie. O, cześć! O, tak czułem, że on tu jest. I puf! Jest! Dawaj, Heda! Jeszcze wybuchniemy go. Dobrze. Dobrze. Zacnie! Dobrze. Okej. 13 minut jest. Dobrze. 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 I... tak. Jeszcze gdzieś jakaś... Jest tam jeszcze na samym końcu pochodnia. Jak widzicie, pochodni jest dużo, ale to nie problem. Jest! I widzicie, podpaliliśmy wszystkie pochodnie i pojawiła nam się skrzynia z artefaktem. Do naszych broni. Cudnie. Zostałeś spacyfikowany. Powinieneś być szczęśliwy z tego powodu. A, no tak, 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 tak. To się jeszcze będziemy musieli wrócić, ponieważ będziemy musieli tu zasunąć bombkę. I dopiero wtedy będziemy mogli tamten przejść, a w tym czasie właśnie wezmę ten artefakt, który tam nam właśnie pięknie leży. I to jest właśnie ten sekret, moi drodzy, to jest właśnie ten sekret. To jest Bloodthirst. Zaklęcie leczy wojnę poprzez kradnięcie życia z przeciwników podczas walki. Czyli po prostu atakując przeciwników zabieramy im życie. Dlatego to jest bardzo, bardzo dobre, jeżeli dodajemy to tutaj. Najlepiej to właśnie dodać do tej broni, do naszego... zaraz drugi poziom jest. Natomiast tutaj, już właśnie nie to. O, w ten sposób. I takie właśnie połączenie. Nasz miecz... świeci się na zielono, jak widzicie teraz. No. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie się świeci. To wszystko. Wezmę tutaj tylko tą bombkę.
zamachnę tam. Pop. I będziemy mogli tam pójść i teraz ją wysadzić. I w sumie jak wrócę i wcisnę mieczyk właśnie w tamtą dziurkę, znaczy w tą panią, w tą statuetkę, to wtedy będziemy mogli zakończyć odcinek. Dobrze. I teraz tak. Fire! I stało się. Teraz możemy tu odkręcić. A tak, to była powierzchnia, nie musiałem iść tutaj naokoło, tylko tak po prostu. No ale już bywa. Mhm. No tak, nie widzę tu innej możliwości, niż tylko przekręcić to. Aha, i teraz jesteśmy na górnym poziomie, gdzie się kolejną podstawkę podniesie. Więc fajnie, fajnie, naprawdę. No i teraz atakując przeciwników będzie nam odnawiać się życie. Dlatego najlepiej właśnie to dać... No zmień mi przeciwnika. Dobrze, na tego. Yeah! Drugi level. Au! W trakcie walki... O, jak widzicie właśnie taka ciupka życia mi dodała się, ale to zawsze jest coś. To jest zawsze ta ilość, która jest potrzebna czasami. Dobrze. Jeha! Dobra. Tutaj zabiliśmy przeciwników. Czas 16... 17 dokładnie już minut. Zaraz będziemy mogli pójść tam na górę, wziąć mieczyk, wrócić i zakończyć odcinek. O, właśnie, właśnie. Dobrze mówiłem, że tutaj jednak schodzą nam na łeb. Patrzcie się na życie, bo właśnie możecie zauważyć, że ono się zwiększa. W miarę atakowania. Tam chyba jest 10 albo 30% szans na to, że nam uderzenie odnowi życie. Albo im więcej obrażeń zadajemy, tym większa szansa na odebranie życia. Nie wiem, jak to funkcjonuje w sumie. To wszystko? Aha, dobra. No, to się cieszę. W sumie nawet szybciej się poruszam dzięki temu. Mhm. No i teraz mamy właśnie drugą powierzchnię. Platformę. Tam dwa kryształy do uaktywnienia. Dobra, czyli wszystko idzie po naszej myśli. I... siup. Tamto miejsce mi specyficznie wygląda, natomiast tam nie ma nic. Jak widzicie, mapa nam pokazuje, że tam naprawdę nic nie ma. No, szybciej się poruszam, robię coś takiego. A no tak, przepraszam najmocniej. Tyk, tyk. Co jest tam? Aha, okej. Okay. Okej, bo ja i tak... Dobrze, dobrze, że tu idę. Przepraszam, że się tak dziwnie cofam. Natomiast ja chcę właśnie zdobyć jeden sekret, którego wcześniej nie zdobyłem. Właśnie gra nam pięknie pokazuje, że frajerze, wracaj tam, bo nie wziąłeś tej rzeczy. Op. Dobrze. Siup, siup, siup. Pompa. Mhm. Do lawy! A! Sam bym wpadł. Mhm. Dobrze. Dobra, to wezmę tylko ten przedmiot. Coś tu zostawiłem. A zostawiłem, rzeczywiście. Mapę! Po prostu mapa tu była, wow! To dobry ze mnie agent. Tutaj...
Tak. Tędy chyba się szło do tego miejsca. Nie pamiętam już, Boże. Muszę to szybko zrobić, bo czasu nie ma. Tutaj jest wejście do Tiamant, czyli tej Lachony. Tak, to tu było. Dobra. Czyli tu idziemy. Tu na górę. Tutaj naokoło. Sorry, że taka długa droga. Przepraszam naprawdę, no. Gdybym wiedział. Och, gdybym wiedział, moi mili, milusińscy. Jeżeli w ogóle ktokolwiek ogląda te odcinki. Jakie miałem się tam dostać? Aha, dobra, bo tu jest to. To niepotrzebnie szedłem tam naokoło. I tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj właśnie to jest to miejsce, które chciałem. Bo teraz mamy Shoryuken i możemy zrobić to. Dobrze. I tu teraz idziemy. I to jest właśnie owy secret. Tutaj mamy Abyssal Armor. Pięknie. I tutaj mamy jeszcze inną rzecz. Nie wiem, co to może być. Jakiś kryształ? Cały Ruffcore! Mamy cały Ruffcore. Zajebiście. Cudnie. Dobra. Przekroczyłem mój limit 2 minut po 20, więc do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, dajcie lajka, cokolwiek. Na razie, pa!